Zapomniałem. Cześć, tu Maksymi, kanał Maksymalnie. Słuchajcie, dzisiaj cały dzień w rękawicach bokserskich, także trzymajcie kciuki. Mam sporo zadań do wykonania, więc na pewno będzie ciężko. I generalnie sprawa jest na tyle przejebana, że próbuję sobie zamontować mikroport na łańcuszku, żeby móc iść do toalety i to nie jest takie łatwe. Dobra, dobra, sikać ze mną nie będziecie, nie? Ale co, chciałbym się umyć. To już pewnie bez mikroportu. Najpierw umyję zęby, a potem spróbuję umyć resztę. No i nie wiem, co dalej. No, budzik znowu. Zaraz wyłączę to. Nie mogę odkładać jednej czynności. Nie da się szczoteczką obracać. Nie jest źle. Zastanawiam się, jak to zrobić z myciem się, bo jak wejdę pod prysznic, to zmorzę sobie rękawice. A tego nie chcemy robić, bo przebędą cały dzień. Ale mam plan. Tada! Chusteczki na nim zające. Będzie ciężkie zadanie. Wymyśliłem sobie, że założę tą koszulkę, bo wiem, że ma szersze ramionczka, więc będzie mi troszkę łatwiej. A z bluzą zobaczymy. Całe szczęście nie jest zimno, podobno. Wyciągnąłem sobie również bluzę, ale z bluzą mam o tyle kłopot, że muszę przewrócić je na drugą stronę. I zastanawiam się w ogóle, czy moje rękawice przejdą. Patrzcie. Patem. Jak głowa przejdzie, to będzie połowa sukcesu. A to jeszcze tylko ręce. Może być ciężko. Teraz ściągnę sobie bluzę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ubranie skarpetek. Założenie butów. I za każdym razem moje skarpetki trzeba przewracać na drugą stronę. No to już może być problem. Najwyżej założę na... Poddaję się. Zakładam drugie buty. Przyszedł czas na kolejne, chyba ciężkie zadanie, bo muszę zamknąć drzwi, a po drugie chcę wyciągnąć sobie drobne na bilet, bo będę dzisiaj podróżował autobusem. Patenty. No dobra, to plan jest taki. Teraz jedziemy do Abstra. Po drodze muszę kupić sobie bilety do tramwaju, a zresztą co ja wam będę spoilerował ten dzień, będzie to jeden niespodzianek, także zostańcie do samego końca. No, mam nadzieję, że uda mi się kupić bilet do tramwaju. Na pewno ciężko będzie wydobyć mi te 2 złote z kieszeni, więc już muszę zacząć to robić powoli. Przepraszam, kupili wam bilet 20 minut, bo ja pamiętam moje pieniądze, tylko że ja mam rękawice i nie mogę tego zrobić. Mam tutaj w kieszeni, gdybym mógł panu prosić, no mam drobne 20-minutowy. On tutaj mnie gdzieś się wsunęły. 20-minutowy będę wdzięczny. Udało mi się maskę założyć. Słuchajcie, dotarłem pod siedzibę Abstra i właśnie zastanowiłem się, jak sobie poradzę z sikaniem. O dwójce to w ogóle nie myślę. Zaczynam. Zdarłem sobie na taki plan, że teraz zamówię pizzę telefonicznie, zrobię trening w międzyczasie i po treningu akurat przyjdzie pizza. Dobrym patentem w takich telefonach jest też jest odblokowywanie telefonu za pomocą twarzy. Chyba się udało. Zajebista maszyna do rozgrzewki. Ciekawe, co z tego będzie, ale dziwnie.
Gdyby większy ciężar, to bym mi się ześlizgnął z rąk pewnie. O, już ucieka. Już czuję, jak mu wyjeżdża. Zgadza się. Lipy? Też mogę sobie zrobić krzywdę, myślę. Ja bym chciał. Mi się ześlizgnie ręka. Muszę to pokrwawać jeszcze. Słuchajcie, dostałem cynę, że pizza jest gdzieś tutaj, więc idę w poszukiwaniu naszej pizzki. Dobry. Dzięki. Do widzenia. Całkiem sprawnie. Czuję, że moje ręce w środku są takie zdziedziałe, pomarszczone i przepocone, ale jest lodówka. Próbuję je schłodzić po treningu, po gorącej pizzy. Nic nie czuję, ale to nic. Słuchajcie, muszę iść siku. Pierwsze siku w rękawicach, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, żeby nie wypadło spod kontroli. Niestety nie mogę was zabrać ze sobą, ale opowiem wam ze szczegółami. Powiem wam, że nie było tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Potrafię chwytać i utrzymać wszystko w odpowiednich ryzach, więc nie było najgorzej. Słuchajcie, po powrocie z Abstra czas odebrać przesyłkę. Dostałem SMS-a, że moja paczka czeka w paczkomacie. Mam ze sobą kartę, dzięki której będę mógł odebrać taką paczkę. Tylko nie wiem jeszcze, jak wstukam te wszystkie cyferki. Na całe szczęście mam aplikację, dzięki której paczka otworzy się automatycznie sama. Mam wrażenie, że ludzie się na mnie patrzą cały czas. Słuchajcie, postanowiłem, że spróbuję pokierować swoim samochodem w rękawicach bokserskich. Jestem na takim dosyć dużym placu niedaleko siebie. Myślę, że w automacie nie będzie to takie złe, no bo złapać gałkę i po prostu ją pociągnąć czy nacisnąć gaz, to nie będzie problem. Patrz. Jak dziwnie. O, rękawice. Zobacz, włączymy wycieraczki rękawicą. Myślałem, że będzie gorzej, ale jak nie łapię za kierownicę, tylko robię taki ruch, to jest super, patrzcie. Mógłbym w sumie tak pojechać gdzieś dalej, ale będzie to niebezpieczne. Dlatego tylko i wyłącznie udowodniłem wam to, że można, ale nie będę szalał. Da się. Próbuję klucze do drzwi wynaleźć. Po powrocie do domu czuję, że moje ręce mają dosyć, ale muszę jeszcze napisać list i to będzie list do Roberta, za to, że go dzisiaj nie było w firmie i nie miałem kogo znakontować. Zabrałem wszystkie kartki, bo łatwiej. No to będzie niezłe. A ja noworęczny jestem. Drogi Robercie. Uśmieszek. Zastanawiałem się, jakby pograć FIFA może, ale niestety nie jestem w stanie, jak już złapię, to jest koniec. To wszystkie przyciski naraz czuję, że wciskam. Nie ma szans, żeby pograć. A chciałbym. Strzelić też mi się nie uda. Naciągnąć mogę, ale tylko tyle. Mam patent. No patrz. Cześć. Kochani, ja proponuję po tym całym męczącym dniu, po tych wszystkich treningach, jedzeniu pizzy, po tym chodzeniu, łażeniu, odbieraniu paczek i kręceniu się i robieniu wszystkiego. Idę wziąć prysznic, bo jestem zmęczony, czuję, że trochę się spociłem. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Także teraz będę się rozbierał, trzymajcie kciuki, żeby ta bluza zeszła ze mnie bardziej gładko niż na mnie wchodziła. Kochani, jestem już rozebrany. I teraz chodzę tam. Zobaczymy, co da się z tego wykwinić. Problemem jedynym może być mycie się, więc nie wykluczone, że rękawice będą za chwilę mokre. Da się umyć. Gorzej z płynem. Mogę się samą wodą. Dobra. To było dziwne wyzwanie, ale jeszcze dziwniejsze było nie móc używać dłoni.
Powiem wam, że to było naprawdę ciekawe doświadczenie i być może za jakiś czas postanowię zrobić trochę więcej, trochę dłuższy czas wykonywania tego wyzwania. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście takie wyzwanie. Jeżeli mielibyście pomysły na to, co mógłbym robić podczas takiego wyzwania, to dawajcie znać. Moje dłonie były zdziadziałe, były takie musiałem się umyć i cieszyłem się, że zdjąłem te rękawice. Także dzięki, że oglądaliście ten film. Pamiętajcie, że jeśli macie propozycje na wyzwanie dla mnie, to koniecznie zostawiajcie je w komentarzu. Dodatkowo łapka do góry, subskrypcja. No i widzimy się w następnym maksymalnym odcinku, czyli za tydzień o 17:45. Do zobaczenia.